Witaj w kolejnym odcinku High Five. Cześć! Zdarzenie, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, miało miejsce kilka dni temu, kiedy to Wąski z kanału Wąski Channel, czyli Mikołaj, mój kolega, ale też obserwator naszego projektu, pozdrawiam, bo na pewno oglądasz, napisał do mnie tuż po publikacji poprzedniego odcinka z Instaxem, że jest zainteresowany nim, ponieważ właśnie kilka dni temu miał zamiar go kupić, ale ostatecznie wyszło na to, że poczekał jakoś coś takiego pomówił. Za chwilę chyba zobaczycie zresztą na nagraniu, pokażę Wam to, co sam mówił, bo nie chcę przekręcić. Napisał do mnie i od razu się ucieszyłem oczywiście, no bo kurczę, o 13 masz Instaxa, a o 15 już jakieś tam odcinek wyprodukowany, 15.30 już jakieś tam propozycje oferty sprzedaży, więc nie zastanawiałem się, nawet jeszcze tą dychę zszedłem na 240 zł, bo kolega, jestem zadowolony strasznie. Co by Wam nie przedłużać, zobaczcie właściwą transakcję, w której więcej będę opowiadał o tym właśnie teraz. Hej, widzicie nas teraz na zewnątrz. Słuchajcie, sprawa jest taka, że może tam pójdziemy? Chcemy pójść w jakieś fajne miejsce, żeby ją po prostu na dworze nagrać. Transakcję całą. Z racji tego, że wcześniej padał deszcz, a teraz nie pada, to zmieniliśmy plany, bo na początku miało być w domu, ale lecimy, jedziemy i idziemy w połowicznie, może tu właśnie, tak, skręcimy. Fajniejsze miejsce. Za chwilę widzicie transakcję. Dawaj. Lecimy szybko z transakcją. Nie będę pukał, żeby nie było. Lecimy teraz. Bardzo niewyreżyserowana transakcja. Cześć! Siema. Siemaneczko. Witaj, piąteczka. Panie Trump. Cześć Wam. Słuchaj, kamta się odjeżdża. Dobra, już bym był na ulicy. O, ja będę wyższy. Teraz. Może być. Jestem wysoki, ale nadal się wkadrzym jeszcze. Słuchaj, żeby już nie było na poważne. Instax Mini 8. Ósemka, odezwałeś się do mnie. Ja może przejdę trochę i poproszę Cię. Nie, poproszę, żebyś Ty do mnie przyszedł. I tam za Wąskim widzicie wiadomości, które wymienialiśmy 100% na poważnie. I bardzo spontanicznie. W ogóle. To było mega, bo tylko zobaczyłem Instax za 5 zł. Obejrzałem film, jeszcze nawet nie dokończyłem, tam tak, wiadomości jest, czekaj, jeszcze dokończę film sobie, nie? I uznałem, ty dobra, to ja podjeżdżam, nie? Ile? Już, tutaj się targujemy, coś tam, nie? No, dychę jeszcze strzedłem, tak. Serio, dosłownie 2 dni temu znajoma sobie kupowała i myślę, kurde, przeznaczenie trzeba mieć, no. No, i tak masz taniej niż w sklepie, jakbyś chciał kupić. Nie, i tak jest, masz taniej, jakbyś na OLX-ie chciał kupić. Sprawdzałem ceny. Jest kilkanaście złotych, tak, taniej, bo ceny tak, od 250 tak. Się zaczynają, no, bo ja też się tak zaczynała. Ale przechodząc do wszystkiego, pakuję Ci, żebyś sobie zobaczył na spokojnie wszystko. Mamy teraz tak, 2 Chrobrych i 2 Władysławów Jagiełło. Łącznie umówiliśmy się na 240 zł. Dychę zszedłem w cenie. Dokładnie. Tak, typowy negocjator. Słuchaj, jak dzisiaj przyjdziesz... Dychę na czekoladę dla syna. To tam je. No tak zrobiłem. Wszystko widzieliście zresztą. Jeszcze raz sobie przejrzyj. Mogę już tutaj bardziej stanąć, nie? Wszystko. Tak, już możesz tam stanąć. Wszystko możesz pokazać jeszcze raz do kamery, żeby nie było, że ci samo pudełko sprzedaje. No jest kamera. O, i tu jest najfajniejszy motyw. Ha! Jeszcze raz. No i 240, jak widzicie. O, bardzo dobra dla ciebie. Dziękuję. To jeszcze pudełko dla ciebie. Chociaż pomogę ci. Dobra. Kasę schowam. I pomogę ci jeszcze z złożeniem wszystkiego. Dzięki ci wielkie. Jest. Bo nigdy w życiu nie sprzedałem czegoś w tak krótkim czasie. Tak, zyskiem. Od 12 kupowałeś. Mamy chwilę po 18, więc 6 godzin zysk 90 zł. Całkiem. Polecam każdemu takie zyski. A dla mnie to i tak jest cały czas okazjonalna cena. Dokładnie. Więc fajnie, myślę, że ja dziękuję. Wiksytowca cała. Dziękuję ci do kamery. Wąski jest moim dobrym kolegą. Widzieliśmy tak, się już się nie raz. Znamy generalnie. Tak, i był na kanale, chcę jeszcze powiedzieć, że był na kanale nieraz, nawet z USA do nas przywitanie tak, nagrywał. Tak, zgadza się. Ale żeby nie przedłużać, 240 zł, dziękuję ci bardzo. Właśnie, żeby było jeszcze w stosunku high five. Właśnie sprzedałem Instaxa Mini 8 za 240 zł. Yeah!
to ile teraz zostało w teraz, projekcie? Tak, oprócz tego, że mam 240, to jeszcze 5 dni zostało, bo dzisiaj miałem 200, kupiłem za 150 go i mam 290 zł razem w projekcie, to co tu widzicie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Lecimy dalej. Idziemy na piwo. Idziemy na piwo. Żartujemy. Oglądajcie dalej. Podsumowanie odcinka. Kończymy to. Oprócz tego wątki był jeszcze u mnie w domu, ponieważ chciałem urozmaicić trochę aktywność na kanale i zrobić live'a. Zrobiliśmy live'a, który potem się przerodził w półgodzinnego w sumie live'a, ale przez pół godziny, przez 40 minut był wąski i na tym live'ie rozmawialiśmy o różnych przeróżnych rzeczach. Odnośnie głównie hi-fi, wąski, znacie trochę wąskiego, więc wąski odpowiadał na wasze pytania. O życiu rozmawialiśmy, o podróżach przede wszystkim. O mojej ostatniej podróży też trochę opowiadałem. Jeżeli chcecie, link jest w opisie do tego live'a. Live jest jako niepubliczne wideo, dlatego zapraszam, żebyście sobie obejrzeli. To tyle. Myślę, że sytuacja nie wymaga większego wyjaśniania z mojej strony. Jeżeli chcecie o coś spytać, piszcie w komentarzach. Oczywiście albo tak, zostawcie ocenę pod filmem. A nowych widzów oczywiście, jak zawsze, subskrypcje, więc żeby nie było. Trzymajcie się, zobaczyska, do następnego, bo już kupiłem następną rzecz. Nie tą, bo to mój telefon prywatny, ale coś dla gamerów. O, sprawdźcie grupę. Cześć, na razie.